Witajcie. Najpierw zaproszę Was do obejrzenia i wysłuchania materiału, który dla Was przetłumaczyłem. Natomiast po tym materiale troszeczkę pociągniemy temat dalej, troszeczkę go bardziej rozwinę dla Was. Zapraszam serdecznie do wysłuchania. Cześć ludziska, jeśli widzieliście ostatni odcinek, to zauważyliście, że zawarliśmy w nim wiele patentów. Specjalnie zatrzymałam się przed tym patentem, ponieważ po przeczytaniu go dość dokładnie zdecydowałam, że potrzebuje on swojego własnego wideo. Jesteśmy otoczeni przez tak wiele technologii, która stała się tak zintegrowana z naszym życiem, że nie sądzę, by ludzie zdawali sobie sprawę z tego, co te rzeczy potrafią. Szczerze mówiąc, nie sądzę, by w tym momencie nauczono nas tradycyjnie czegokolwiek o tym, jak świat naprawdę działa. W szkołach publicznych wpaja się nam wszystkim, że stajemy się ślepi na wszystko. Jesteśmy bezmyślnymi konsumentami, nie mamy krytycznego myślenia. Siedzimy przed telewizorem, jesteśmy programowani, dlatego nazywają to programowaniem. Sitting in front of your television, being programmed. That's why they call it programming. To jest jeden z najbardziej przerażających patentów, o jakich kiedykolwiek czytałam. Oglądacie filmy science fiction i horrory, programy, i chociaż to jest straszne przez 2 godziny, ale czytacie coś takiego i wtedy zaczynacie myśleć o tym, jak to wszystko naprawdę działa. You read something like this and then you just start thinking about how everything really works. Nie powiedziano nam, jak funkcjonujemy. Nie mówiąc już o tym, jak działa wszystko inne. Wtedy dochodzisz do czegoś takiego. Tak więc miałam ten patent w folderze, odkładałam go przez jakiś czas, miałam zamiar o nim opowiedzieć, a potem zobaczyłam ostatnio, że Richie z Bostonu objął to właściwie. I pomyślałam, wow, to trochę niezwykłe, że on też to zgłębił. Dobrze, mam nadzieję, że więcej ludzi mówi o takich rzeczach. To są rzeczy, które dzieją się w rzeczywistości, które wszyscy dzielimy. To jest patent Stanów Zjednoczonych numer 6506148B2. Datowany na 14 stycznia 2003 roku. I jest to 10. z serii patentów tego konkretnego człowieka. Wszystkie o manipulacji waszym systemem nerwowym. I w pewnym sensie zdalnej manipulacji, podprogowej manipulacji. I zakończył tym tutaj. Manipulacja systemu nerwowego przez pola elektromagnetyczne z monitorów. I po prostu chciałam to z wami przejrzeć, bo to jest rzecz, która istnieje i istniała ponad dekadę temu. Cóż, zanim zrobili wymuszoną zmianę na cyfrową, gdzie mogą nawarstwiać sygnały, a jeśli jest w tym coś dziwnego, nie zobaczysz zakłóceń, prawda? Ma to przełożenie na efekty fizjologiczne, które zostały zaobserwowane u ludzi w odpowiedzi na stymulację skóry słabymi polami elektromagnetycznymi, które są pulsowane z pewnymi częstotliwościami w pobliżu połowy herca lub 2,4 Hz, takimi jak wzbudzenie rezonansu sensorycznego. Wiele monitorów komputerowych i lamp telewizyjnych podczas wyświetlania pulsujących obrazów emituje pulsujące pola elektromagnetyczne o amplitudach wystarczających do wywołania takiego pobudzenia. Możliwe jest zatem manipulowanie systemem nerwowym podmiotu poprzez pulsowanie obrazów wyświetlanych na pobliskim monitorze komputerowym lub telewizorze. W przypadku tych ostatnich pulsowanie obrazu może być osadzone w materiale programowym lub też może być nałożone poprzez modulację strumienia wideo w postaci sygnału RF lub sygnału wideo. Obraz wyświetlany na monitorze komputerowym może być skutecznie pulsowany przez prosty program komputerowy. W przypadku niektórych monitorów pulsujące pola elektromagnetyczne zdolne do wzbudzania rezonansów sensorycznych i pobliskich obiektów mogą być generowane nawet podczas pulsowania wyświetlanych obrazów z intensywnością podprogową. Innymi słowy, nawet nie wiesz, że to robią. A do tego ma te wszystkie piękne rysunki, które są po prostu świetne. Ja mam swój ulubiony, to ten tutaj.
Zdalny komputer, internet, jej komputer, jej monitor i ona. I widzisz to? Mogą to robić zdalnie i nawet nie wiesz, że to jest ci robione. Są tam dzieci. Trzeba tam mieć dzieci, nie? W każdym razie mówi dalej, że pole elektryczne i badania Norberta Wienera, który byłby ojcem cybernetyki podczas II wojny światowej i zimnej wojny, zostało zaaranżowane tak, aby zapewnić bezpośrednie elektryczne napędzanie mózgu. Na tym opiera się ten rodzaj urządzeń. I mówi dalej, że to zostało odkryte, że rzeczywiście efekty fizjologiczne mogą być wywołane w sposób przez bardzo słabe pola elektryczne, jeśli ich impuls częstotliwości oscyluje w pobliżu 0,5 Hz. Zaobserwowane efekty, czyli tylko te, które mieli dla tego konkretnego patentu, to m.in. zwiotczenie powiek, czyli powieki zamknięte i trzepoczące, relaks, senność, uczucie ucisku w centralnym miejscu na dolnej krawędzi brwi, widzenie ruchomych wzorów ciemnofioletowych i zielonkawo-żółtych, gdy oczy są zamknięte, toniczny uśmiech, napięte uczucie w żołądku, nagły, luźny stolec i podniecenie seksualne. Wszystko w zależności od precyzyjnie użytej częstotliwości i obszaru skóry, na który to pole jest nakładane. Więc kiedykolwiek oglądasz film i nie czujesz tego całego wpływu tak bardzo, powiedzmy, że to romantyczny film i nie odczuwasz tego tak naprawdę. I coś się dzieje, i te dwie postacie zakochują się w sobie, a oni grają tę muzykę. I nawet jeśli nie czujesz tego naprawdę, to i tak się wzruszasz i zaczynasz płakać, albo jak wtedy, gdy ludzie płakali w reklamach długodystansowych, a my mieliśmy reklamy długodystansowe. Nie wiem, pewnie się teraz obnażam, ile mam lat, kiedy mówię takie rzeczy, ale chodzi o to, że wszyscy mieliśmy momenty w oglądaniu filmów lub różnych kwestii, gdzie twoje emocje nie zgadzały się z tym, co naprawdę czujesz na podstawie filmu. I możesz powiedzieć, że to kreatywne kino, ale kiedy widzisz coś takiego, musisz się zastanowić, czy to też jest coś na kształt podprogowej manipulacji. Ponieważ mogą to robić, a on mówi tutaj, że mają taką możliwość. I jeśli przeczytasz pierwszą stronę, ten patent jest oparty na latach doświadczeń z innymi patentami, więc to nie jest tak, że nagle wymyślił to sobie w biurze. Ma 10 własnych patentów opartych na robieniu tego typu rzeczy. Po czym w podsumowaniu stwierdza, że realizacja wynalazku jest dostosowana do źródła strumienia wideo napędzającego monitor. Czy jest to program komputerowy, przekaz stabilizacyjny, taśma wideo czy płyta DVD. Oraz program napisany w języku Visual Basic nadaje się szczególnie do zastosowania na komputerach pracujących pod kontrolą systemu Windows 9.5 lub 9.8. Oto jak podstawowa jest ta technologia, ok? I to nie wymaga wiele, jak widać. Mogliby użyć Visual Basic do uruchomienia go na Windows 9.5, ok? Więc i to jest wszystko te lata temu. Nie mam pojęcia, co mają dzisiaj. I to jest na tyle istotne, że na końcu swojego patentu, w podsumowaniu, ten człowiek, Hendrikus Luz, mówi. Pewne monitory mogą emitować impulsy pola elektromagnetycznego, które wzbudzają rezonans sensoryczny w pobliskim podmiocie poprzez impulsy obrazu, które są tak słabe, że są podprogowe. Jest to niefortunne, ponieważ otwiera drogę do złośliwego zastosowania wynalazku, w którym ludzie są narażeni na nieświadomie na manipulowanie ich systemami nerwowymi dla czyichś celów. Takie zastosowanie byłoby nieetyczne i oczywiście nie jest zalecane. Wspomina się o tym tutaj, aby ostrzec społeczeństwo przed możliwością ukrytego nadużycia, które może mieć miejsce podczas przebywania w sieci, podczas oglądania telewizji, wideo lub DVD. Czytałam w swoim czasie wiele patentów i nigdy nie widziałam, żeby ktoś ostrzegał w swoim własnym patencie o ukrytym nadużyciu czegoś, w sposób, w jaki ten facet zrobił to w swoim własnym patencie.
To, co sprawia, że jest to jeszcze bardziej niepokojące, to fakt, że kiedy szukasz informacji na ten temat, a inni ludzie szukali, ponieważ widzieli te wszystkie patenty, stwierdzasz, co do diabła. A jeśli spojrzysz na jego historię, staje się to o wiele bardziej niepokojące, że on wymyśla te rzeczy. To nie było tak, że sam to wymyślił i przypadkowo wpadł na to. To facet, który w latach 50. pracował w korporacji Plasmadyne, a następnie w dziale zaawansowanych badań Douglas Aircraft. Douglas Aircraft oczywiście powiązany z Lawrence Rockefellerem, wiele czarnych zimnowojennych projektów z nimi związanych. Potem w latach 80. zaczął pracować nad projektami rządowymi jako wykonawca dla Departamentu Obrony, Departamentu Zdrowia i Usług Społecznych oraz Agencji Zaawansowanych Projektów Badawczych Obrony, czyli DARPA. Tak więc to jest Henricus Luce i będą mówić w tym artykule, że miał stronę internetową o nazwie qwave.com, ale to nic innego jak kopia strony. Ale faktycznie wróciłam do Wayback Machine i znalazłam starą stronę, którą ten facet założył. I po przeczytaniu, czy jesteś wrażliwy na pole elektromagnetyczne? I Q&A, które ma tutaj. Czuję, że ten facet ma wyrzuty sumienia z powodu tego, co stworzył, albo zorientował się dzięki serii patentów, które wprowadził w latach 90. i wczesnych 2000., że wymyśla coś, co nie jest zbyt dobre. I chciał ostrzec ludzi przed tym, i to jest rodzaj tego, co otrzymują, poczucie, że otrzymują z tej jego strony internetowej, którą miał w tamtym czasie, że to nie jest już taka, bo to nie jest już aktualna strona, ale w tamtych czasach to miał i powiedział, że w zależności od tych częstotliwości, relaks, senność, pobudzenie seksualne, wiedział, że może spowodować wszystkie te rzeczy z tym programem. I mówi, że impulsy pola elektrycznego zdolne do ekscytacji sensorycznych odbiorców mogą być generowane przez małe izolowane elektrody zapakowane płasko w przestrzeń karty kredytowej. Więc nie potrzeba do tego wiele. Można to po prostu włożyć do telewizora, monitora, można to włożyć do magnetowidu, kaset VHS, programów komputerowych, czegokolwiek, monitorów komputerowych, telefonów, czegokolwiek, prawda? Ponieważ nie możemy wyczuć pola bezpośrednio, nasz system nerwowy może być w ten sposób manipulowany potajemnie dla czyichś celów. I wtedy sprzedawał raczej tanio za $14 program, który można było kupić i umieścić na swoim komputerze, a następnie można było przetestować go na sobie, aby sprawdzić, jak bardzo jesteśmy na to podatni. I o tym jest cała jego strona. Program that you could buy and put onto your computer and then you could test it on yourself. A potem w sekcji Q&A ma wszystkie swoje inne patenty. And that's what his whole website is about. And then under the Q&A section. Jak powiedziałam, masz tutaj wszystko. Podprogowa akustyczna manipulacja twojego systemu nerwowego, manipulacja systemów nerwowych przez pola elektryczne, magnetyczna pobudzająca pulsacyjna manipulacja. Ma to wszystko tutaj. To jego 10 patentów, a skończyło się na tym, na monitorach. A potem zrobił tę stronę. I cała ta historia, cała ta sprawa jest wypełniona tym, że czuje się, jak sądzę, bardzo źle z tym, co zrobił. Musicie zrozumieć, że wszystkie te projekty naukowe, rząd ma wykonawców, którzy tworzą różne rzeczy i są bardzo rozproszeni. Nie sądzę, żeby ci ludzie zdawali sobie sprawę z tego, co robią. Nie zawsze. Niektórzy ludzie są po prostu okropni i są w tym wszystkim dla złych celów. Ale myślę, że niektórzy ludzie naprawdę myślą, że jestem inżynierem, jestem naukowcem, robię dobre rzeczy, a nie mają nawet świadomości, do czego ich rzeczy mogą zostać użyte. A potem może zostać użyty przeciwko ogółowi społeczeństwa. To jest to, czym jest ten patent. Ale to tylko ten. Jest wiele innych, które chciałabym omówić. Mam całą masę patentów, które wydrukowałam, tylko nigdy nie miałem szansy dobrać się do nich wszystkich. Ale ten konkretny rozwala mi umysł, bo ludzie nie mają pojęcia. Chodzimy wokół skąpani w tak dużej ilości promieniowania elektromagnetycznego w tle. Istoty ludzkie nigdy nie były wystawione na taki poziom, na jaki są obecnie wystawione w naszej nowoczesnej erze technologicznej.
Nosimy telefony komórkowe w kieszeniach, siedzimy przed monitorami naszych komputerów, siedzimy przed telewizorami, a ludzie nie mają pojęcia o niezliczonych zastosowaniach, jakie te rzeczy mogą mieć. Ludzie są po prostu błogimi ignorantami, nie wiedzą. A ja osobiście nie chcę iść przez życie w błogiej nieświadomości. Chciałabym być poinformowana. I kiedy o tym myślę, przypomina mi się Videodrom. To bardzo dziwny, przerażający, brutalny film, ale jest mowa w nim, że bitwa o umysły Ameryki Północnej będzie toczyć się na ekranach. Chodziło o programowanie, które zmieniało ludzi w agresywnych i szalonych. I wspomniał o rzeczach, które pole elektromagnetyczne może zrobić przy pewnych częstotliwościach. Ale to i tak nie była wyczerpująca lista wszystkiego, co mogą zrobić. I założę się, że to o wiele więcej niż tylko sprawianie, że ludzie płaczą na ckliwych filmach, prawda? Więc pomyślałam, że powinniście być tego świadomi. Zawsze trafiają do ciebie na kanał ludzie, którzy mówią, co mam zrobić z tą informacją. No cóż, to powinno pomóc ci przynajmniej wiedzieć, że to coś istnieje i nie jesteś po prostu chodzącą, nieświadomą ofiarą. To nie ma cię przestraszyć, ma ciebie wzmocnić. Zawsze miałam nadzieję, że to właśnie robią filmy, które robię. Chciałem ten temat bardziej zgłębić dla was i słuchając, tłumacząc ten materiał dla was, zacząłem troszeczkę, tak pobieżnie chociaż, tych informacji więcej dla was zdobyć, starałem się. I słuchajcie, i wszedłem na taką stronę 7 patentów Hendrikusa Lossa. I słuchajcie, posłuchajcie tego. Kim jest Hendrikus G. Luce? Kim jest Hendrikus G. Luce? To dobre pytanie. Prawdziwy mężczyzna lub wymyślone imię używane jako przykrywka. Kimkolwiek jest, najwyraźniej był zajęty. Pod tą nazwą zgłoszono wiele różnych patentów. Należą do nich manipulacja układem nerwowym za pomocą elektromagnetycznych monitorów oraz podprogowa akustyczna manipulacja układem nerwowym. Technologie te istnieją już od dłuższego czasu i kto naprawdę może powiedzieć, w jakim stopniu były wykorzystywane. Listę wszystkich z nich wraz z numerami patentów można zobaczyć tutaj. I tutaj jest link, do którego też się odniosę w dalszej części tego materiału. Nazwisko Hendrikus G. Luce nie należy do osoby, jest to nazwisko fikcyjne. Być może osobą pracującą pod tym nazwiskiem jest profesor Ross Adey, który uzyskał kwalifikacje medyczne w Australii, a następnie przyjechał na Uniwersytet Oksfordzki, aby studiować fizjologię mózgu. Następnie dołączył do University of California w 1954 roku, później dołączył do Brain Research Institute w 1961 roku. Zajmował się głównie badaniem wpływu ELF i mikrofal na ludzki mózg i układ nerwowy. Opracował kilka urządzeń do zdalnej kontroli umysłu i manipulacji systemem nerwowym, które później zostały opatentowane w USA. Może być kilku innych takich profesjonalistów i naukowców, którzy opracowali urządzenia kontroli umysłu pod jednym fikcyjnym nazwiskiem dr Hendrikus G. Luce, faktycznie pracując dla DARPA lub CIA, aby nie przyciągać uwagi mediów lub śledczych. Według dostępnych danych dr Hendrikus G. Luce, fikcyjny, był związany z Plasmadyne Corporation pod koniec lat 50. Opublikował artykuł o polu Younga Millsa w 1969 roku w American Physical Society Journal. Założył sklep Fallbrook w Kalifornii i rozwinął Laguna Research Laboratory. Następnie pracował w Departamencie Obrony USA, Departamencie Health and Human Services oraz Defense Advanced Research Project Agency, czyli DARPA, gdzie spędzał większość czasu. W 2003 roku został prezesem Q-Wave Corporation. Dr. Luce złożył wniosek o zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej, to jest numer podmiotu,
Własna witryna firmy www.qwave.com to nic innego jak kopia strony dla biznesu reklamowego. Każde wyszukiwanie firmy daje tylko listę katalogów. Same wykazy dostarczają niewiele dodatkowych danych, poza tym, że firma jest wymieniona do celów komercyjnych badań fizycznych i ma standardową klasyfikację przemysłową SIC z kodem. To klasyfikuje je do badań komercyjnych, fizycznych i biologicznych. Nazywany jest również dr Henry Luce lub dr Hank Luce. Od 1978 roku uzyskał 11 patentów amerykańskich na urządzenia służące głównie do manipulacji układem nerwowym człowieka. Niektóre przykłady to, tutaj macie numery patentów, przeczytam tylko ich nazwy. Urządzenie i sposób wytwarzania i przechowywania plazmy o bardzo wysokich temperaturach. Przyrząd optyczny do pomiaru składu wielkości cząstek. Zdalna magnetyczna manipulacja układami nerwowymi. Pulsacyjna manipulacja układami nerwowymi. Sposób i urządzenie do manipulowania układem nerwowym. Podprogowa manipulacja akustyczna układu nerwowego. Manipulowanie układem nerwowym za pomocą pól elektromagnetycznych z monitora. Wszystkie urządzenia są wykorzystywane do projektów kontroli umysłu prowadzonych przez CIA lub inne agencje wywiadowcze. Grupa badaczy pod nazwą dr Henricus Luce była w rzeczywistości grupą wynajętych profesjonalistów do badania i wynalezienia takich urządzeń, które mogłyby zostać opracowane i użyte do masowej kontroli umysłów PsyOps, czyli operacji psychologicznych, psychotronicznych, modyfikacji zachowania później przez CIA. No i wszedłem sobie potem w ten link, który tutaj został podany. Przetłumaczymy sobie to na polski automatycznie. I tutaj jest faktycznie wykaz tych patentów, które przez tego rzekomego człowieka, a już wiemy, że to jest grupa ludzi, które zostały zarejestrowane, one mają swoje opisy i ja wam je przeczytam tak pokrótce. Tutaj widzę, że jest po prostu od najnowszego do najstarszego. I jak ja to wam przeczytam? Może faktycznie od najstarszego, co? Żeby tak troszeczkę bardziej chronologicznie pojechać, nie? Poczekajcie. Widzę, że tutaj jest to... No dobra, jedziemy. Przyrząd optyczny do pomiaru rozkładu wielkości cząstek. Metoda pomiaru rozkładu wielkości cząstek zawieszonych w gazie lub w cieczy. Zawiesina cząstek jest oświetlana skolimowaną wiązką światła prawie monochromatycznego. Część światła rozproszonego przez cząstki jest zbierana przez soczewkę i przepuszczana przez filtr przestrzenny umieszczony w płaszczyźnie ogniskowej soczewki. Światło przepuszczane przez filtr jest mierzone przez fotodetektor. Wyjście fotodetektora jest mierzone, gdy różne filtry przestrzenne są przełączane. Komputer, mikroprocesor lub urządzenie analogowe działa na zmierzone wartości i generuje rozkład wielkości cząstek jako dane wyjściowe. Algorytm redukcji danych składa się z liniowej transformacji zamierzonego wektora danych, a następnie konstrukcji liniowej kombinacji funkcji bazowych dla rozkładu wielkości. No dobra, to jest tam 78 rok, data patentu 81. Tutaj mamy kolejny patent o takiej samej nazwie. Widzę, że opis jest bardzo podobny. No dobra, lecimy dalej, bo to nie dotyczy akurat tego, o czym jest materiał. Polecimy tutaj wyżej. Jakiś dwubiegunowy system redukcji mgły. Dobra, mamy tutaj pierwszy temat z 97 roku. Złożony patent, został przyznany, bo jest napisane grant i data patentu. Sposób i aparatura do manipulowania układami nerwowymi. Numer patentu, może sobie każdy sprawdzić. Urządzenie i metoda manipulowania układem nerwowym podmiotu za pomocą nerwów doprowadzających, modulowanych przez przyłożone z zewnątrz słabe zmienne pola elektryczne, dostrojone do określonych częstotliwości, takich jak wzbudzanie rezonansu w określonych obwodach nerwowych.
W zależności od wybranej częstotliwości, wzbudzenie takich rezonansów powoduje odprężenie, senność, podniecenie seksualne lub spowolnienie pewnych procesów korowych. Słabe pole elektryczne powodujące wzbudzenie przykłada się do obszarów skóry z dala od głowy pacjenta, tak, aby uniknąć znacznych gęstości prądu polaryzacji w mózgu. Wykorzystując zjawisko rezonansu, te efekty fizjologiczne mogą być wywoływane przez bardzo słabe pola elektryczne wytwarzane przez kompaktowe urządzenia zasilane bateryjnie o bardzo niskim założeniu prądu. Ciekawe, nie? I zobaczcie, to jest jeszcze w starym wieku, XX wiek. Zobaczcie dalej. Wzbudzanie termiczne rezonansów czuciowych. To jest praktycznie ten sam rok przyznania patentu. U człowieka autonomiczne i korowe rezonanse układu nerwowego mogą być wzbudzane przez indukowanie podprogowych impulsów ciepła w skórze za pomocą rezystancyjnego plastra ciepła, lasera, lampy cieplnej lub promieniowania mikrofalowego lub przez powolny strumień powietrza, który przenosi niewielkie okresowe wahania temperatury. Głęboko podprogowe oscylacje temperatury skóry o częstotliwości bliskiej 0,5 Hz wywołane u pacjenta którymkolwiek z tych sposobów powodują senność, ospałość, odprężenie, toniczny uśmiech, opadanie powiek, uczucie napięcia, nagłe, luźne stolce lub podniecenie seksualne w zależności od dokładnej zastosowanej częstotliwości impulsów. Dla pewnych wyższych częstotliwości wywołane podprogowe oscylacje temperatury skóry powodują załamanie myślenia i spowolnienie pewnych procesów korowych. Sposób i urządzenie mogą być używane przez ogół społeczeństwa jako środek wspomagający relaksację, sen lub pobudzenie. Jedziemy dalej. Mamy rok później, 99. Manipulacja układami nerwowymi za pomocą pól elektrycznych. Urządzenie i sposób manipulowania układem nerwowym pacjenta poprzez nerwy doprowadzające, modulowane przez przyłożone zewnętrznie słabe pole elektryczne. Częstotliwość pola należy wybrać tak, aby modulacja powodowała wzbudzenie rezonansu czuciowego. Dotychczas znalezione rezonanse obejmują rezonans w pobliżu 0,5 Hz, który wpływa na autonomiczny układ nerwowy oraz rezonans w pobliżu 2,4 Hz, który powoduje spowolnienie niektórych procesów korowych. Wzbudzenie rezonansu autonomicznego o częstotliwości 0,5 Hz powoduje relaksację, senność, opadanie powiek lub podniecenie seksualne w zależności od zastosowanej częstotliwości. Słabe pole elektryczne powodujące wzbudzenie przykłada się do obszarów skóry z dala od głowy pacjenta, tak aby uniknąć znaczących gęstości prądu polaryzacji w mózgu. Do wywoływania wspomnianych efektów fizjologicznych wystarczą bardzo słabe pola. No dobra, to są bardzo podobne do siebie patenty. Dobra, mamy tutaj ten sam rok. Magnetyczne wzbudzanie rezonansów czuciowych. Wynalazek dotyczy oddziaływania na układ nerwowy pacjenta przyłożonym z zewnątrz słabym polem magnetycznym o częstotliwości bliskiej 0,5 Hz. W zakresie amplitud pola takie mogą wzbudzić jedną drugą rezonansu czuciowego, który jest efektem fizjologicznym związanym z kołysaniem dziecka. Forma fali stymulującego pola magnetycznego jest ograniczona warunkami widmowej gęstości mocy, narzuconymi w celu uniknięcia podrażnienia mózgu i ryzyka zapalenia. Sposób i urządzenie mogą być stosowane przez ogół społeczeństwa jako środek wspomagający relaksację, sen lub pobudzenie oraz klinicznie do kontrolowania drżenia, napadów padaczkowych i zaburzeń emocjonalnych. Dobra, tutaj mamy kolejny patent, ale akurat skupimy się wyłącznie na wpływaniu na układ nerwowy. Podprogowa akustyczna manipulacja układami nerwowymi. 2000 rok. U ludzi rezonanse czuciowe mogą być wzbudzane przez podprogowe atmosferyczne impulsy akustyczne, które są dostrojone do częstotliwości rezonansowej. Czyli mogą być generowane za pomocą harp, prawda? Czyli mogą być stosowane masowo. Z tego można byłoby wywnioskować. Rezonans czuciowy 0,5 Hz wpływa na autonomiczny układ nerwowy i może powodować, tak jak już było wcześniej mówione, relaksację, senność lub podniecenie seksualne w zależności od zastosowanej częstotliwości akustycznej bliskiej 0,5 Hz.
Skutki rezonansu 2,5 Hz obejmują spowolnienie niektórych procesów korowych, senność i dezorientację. Aby te efekty wystąpiły, intensywność akustyczna musi mieścić się w pewnym głęboko podprogowym zakresie. Odpowiednie urządzenie składa się z przenośnego, zasilanego bateryjnie źródła słabego subakustycznego promieniowania akustycznego. Sposób i urządzenie mogą być stosowane przez ogół społeczeństwa jako środek wspomagający relaksację, sen lub podniecenie seksualne, a klinicznie do kontrolowania i być może leczenia bezsenności, drżenia napadów podaczkowych, bla 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 bla. Wiadomo, że to było stosowane w innych celach i jest stosowane w innych celach, prawda? A jeżeli ma powodować senność i dezorientację w połączeniu z tym, co mówiono nam w telewizji przez ostatnie 3 lata, efekty są takie, jakie miały być, prawda? W ogóle społeczeństwa. Elektryczny generator pola prążkowego do manipulowania układami nerwowymi. 2000 rok. Proszę bardzo, numer patentu. Każdy może sobie poczytać głębiej na ten temat. Aparatura i metoda do manipulowania układem nerwowym podmiotu poprzez nerwy doprowadzające modulowane przez przyłożone z zewnątrz słabe zmienne pola elektryczne dostrojone do określonych częstotliwości, takich jak wzbudzenie rezonansu w obwodach nerwowych. W zależności od wybranej częstotliwości, wzbudzenie takich rezonansów powoduje u człowieka odprężenie, senność, podniecenie seksualne lub spowolnienie pewnych procesów korowych. Pole elektryczne wykorzystywane do stymulacji podmiotu jest indukowane przez parę elektrod polowych naładowanych do przeciwnej biegunowości i umieszczonych tak, że podmiot znajduje się całkowicie poza przestrzenią między elektrodami polowymi. Taka konfiguracja pozwala na uzyskanie bardzo kompaktowych urządzeń, w których elektrody polowe i generator napięcia zasilania baterii nie mieszczą się w małej obudowie, takiej jak puderniczka. No widzicie? I to jest rok 2000. Jeszcze nie było smartfonów. Kolejny patent z 2000 roku. Pulsacyjna manipulacja układami nerwowymi. Ok, tutaj jest bardzo podobny tekst. No jeszcze raz go przeczytam, bo to widzę, że powtarzają się te same zdania na temat tego, jak to działa. Natomiast później jest troszeczkę inaczej. Sposób i urządzenie do manipulowania układem nerwowym poprzez nadawanie skórze podmiotu podprogowego pulsacyjnego chłodzenia z częstotliwością odpowiednią do wzbudzenia rezonansu czuciowego. Obecnie znane są dwa główne rezonanse czuciowe u częstotliwościach bliskich 0,5 Hz i 2,4 Hz. Rezonans czuciowy o częstotliwości 0,5 Hz powoduje relaksację itd., supeł w żołądku lub podniecenie seksualne w zależności od zastosowanej częstotliwości. Dobra, rezonans o częstotliwości 2,4 Hz powoduje spowolnienie niektórych czynności korowych i charakteryzuje się dużym wydłużeniem czasu cichego odliczania wstecz od 100 do 60 przy zamkniętych oczach. Wynalazek może być stosowany przez ogół społeczeństwa, wywołania odprężenia, snu itd., itd. Dobra, lecimy dalej. Zanudzam was trochę, ale zmierzam do meritum sprawy. Zmienność impulsów w manipulacji polem elektrycznym układów nerwowych. 2000 rok. Urządzenie i sposób manipulowania układem nerwowym podmiotu poprzez przykładanie do skóry pulsującego zewnętrznego pola elektrycznego, które choć zbyt słabe, aby wywołać klasyczną stymulację nerwów, moduluje normalne, spontaniczne wzorce impulsów niektórych rodzajów nerwów doprowadzających. Dla pewnych częstotliwości impulsów stymulacja polem elektrycznym może wzbudzić w układzie nerwowym rezonansę z obserwowalnymi konsekwencjami fizjologicznymi. Zmienność tętna wprowadza się w celu udaremnienia przyzwyczajenia układu nerwowego do powtarzającej się stymulacji lub w celu złagodzenia potrzeby precyzyjnego dostrajania się do częstotliwości rezonansowej lub w celu kontrolowania patologicznych, oscylacyjnych czynności neuronalnych, takich jak drżenie lub drgawki. Ujawniono generatory impulsów ze stochastyczną i deterministyczną zmiennością impulsów. Dobra. Ja to rozumiem w ten sposób, że tutaj, jeżeli chodzi o zmienność tętna, to zwróciło moją uwagę, nie? Że jeżeli nie wprowadza się, no bo my nie wprowadzimy sami sobie zmienności tętna, prawda?
czyli nie udaremniamy przyzwyczajenia układu nerwowego do powtarzającej się stymulacji, tak? I nie udaremniamy tego, nie łagodzimy potrzeby precyzyjnego dostrajania się do częstotliwości rezonansowej. No widzicie, no to ma taki wpływ na nas, że no nie jest fajnie, nie? Zobaczcie, 2001 rok. Zdalna magnetyczna manipulacja układami nerwowymi. Aparatura i sposób zdalnego manipulowania układami nerwowymi za pomocą dipolowego pola magnetycznego wirującego magnesu sztabkowego. Zwróćcie na to uwagę. Poleganie na modulacji spontanicznych wzorców impulsów receptorów nerwów czuciowych oraz wykorzystanie mechanizmu rezonansu niektórych obwodów nerwowych pozwala na wykorzystanie bardzo słabych pól magnetycznych. To w połączeniu z dużymi momentami magnetycznymi, jakie można uzyskać za pomocą stałego magnesu sztabkowego, umożliwia skuteczne manipulowanie układem nerwowym podmiotu na odległość kilkuset metrów za pomocą niewielkiego, przenośnego urządzenia zasilonego bateryjnie. Metoda może być stosowana w organach ścigania w sytuacjach patowych. Czyli ktoś mieszkający po drugiej stronie osiedla, tak, według tego patentu z 2001 roku, no dzisiaj na pewno wiadomo, że to jest zupełnie na innym poziomie, ale za pomocą urządzenia wielkości telefonu, smartfona czy czegoś o podobnych rozmiarach, może mieszkając, nie wiem, przebywając po drugiej stronie osiedla, wpływać na ciebie w określony sposób, w taki pożądany przez niego sposób. Dobra, nie? I teraz tak. Manipulacja układem nerwowym przez pola elektromagnetyczne z monitorów. To jest to, o czym był materiał, który wam zaprezentowałem wcześniej. U ludzi obserwowano efekty fizjologiczne w odpowiedzi na stymulację skóry słabymi polami elektromagnetycznymi, które pulsują z pewnymi częstotliwościami bliskimi 0,5 Hz lub 2,4 Hz, np. w celu wzbudzenia rezonansu czuciowego. Wiele monitorów komputerowych i kineskopów telewizyjnych podczas wyświetlania pulsujących obrazów emituje pulsujące pola elektromagnetyczne o amplitudzie wystarczającej do wywołania takiego wzbudzenia. Możliwe jest zatem manipulowanie układem nerwowym podmiotu poprzez pulsowanie obrazów wyświetlanych na pobliskim monitorze komputera lub telewizora. W tym drugim przypadku pulsowanie obrazu może być osadzone w materiale programu lub może być nałożone przez modulację strumienia wideo jako sygnał RF lub jako sygnał wideo. Obraz wyświetlany na monitorze komputera może być skutecznie pulsowany za pomocą prostego programu komputerowego, tak jak była mowa, stworzonego przez Visual Basic, obsługiwanego przez Windows 9.5 lub 9.8. To było kiedy? 2002, złożony aplikacja, tak? 2003 przyznany grant. Następną rzeczą, o czym była mowa w tym filmie, była strona oryginalna qwave.com. Po wpisaniu tego adresu okazuje się, że jest to strona praktycznie pusta, poświęcona Bitcoinowi. Ale zobaczcie, jest tylko home, about, tak, i kontakt. Jest numer i telefon. Natomiast nic tu nie ma. Żadnych artykułów, żadnych treści, nic. Tu nie ma nic na tej stronie. Natomiast to, co ta pani w tym materiale mówiła, to ona odnalazła tą pierwotną stronę i odnalazła to za pomocą Wayback Machine. Wayback Machine po wpisaniu do przeglądarki pokazuje taką stronę archivum.org. Coś takiego. I to jest archiwum stron, które zawiera również te, które już nie funkcjonują. I po wpisaniu qwave.com mamy tutaj wszystkie wpisy w całej historii tego adresu. Można sobie to wszystko prześledzić, gdyby ktoś chciał. Można sobie zgłębić wiedzę na ten temat. Mało tego, można skorzystać z tej strony Wayback Machine, aby wyszukać sobie inne strony, które was interesują. Bardzo ciekawe, ja nie wiedziałem, że coś takiego istnieje i
można sobie coś takiego zastosować. Co tutaj jest ciekawe, to tutaj jest jeszcze ujęcie kalendarzowe. Zobaczcie, że ta strona została w 2004 założona, ta, o której ta pani mówi. Później się nic przez lata nie działo. Jakieś artykuły zostały tutaj, jakieś dane, treści były wpisywane. Natomiast ostatnimi czasy, zwłaszcza w okresie najsłynniejszej, jedynej choroby, została ta strona zmieniona właśnie na coś takiego. Myślę, że sam fakt, że dotyczy to Bitcoina, nie jest też bez znaczenia. Natomiast wiedza, która jest tam zawarta, była zawarta w tej pierwotnej stronie qwave.com, jest już tak łatwo nie jest dostępna. I co jeszcze jest ważne, żeby powiedzieć? Musicie zdać sobie sprawę, że nasi przeciwnicy od wieków to nie są głupi ludzie. Oni są bardzo dobrze przygotowani. Bardzo mocno ukierunkowani na swój cel. Technologia, wiedza i pamięć pokoleń to jest to, czym oni władają i mają wszystkie ruchy swoje przewidziane daleko, daleko do przodu i wszystko to, co się teraz dzieje, służy konkretnym celom. Także podsumowując, to nie jest wcale tak, że facet ma wyrzuty sumienia, że stworzył coś, co mogłoby być szkodliwe dla ludzi i nagle w przypływie wyrzutów sumienia postanowił w swoim patencie zamieścić informację o szkodliwości tego wynalazku. Wiemy już z góry, że to nie jest pojedynczy człowiek, tylko przykrywka dla grupy ludzi pracujących dla rządowych projektów. Także powtórzę się, mamy po drugiej stronie przeciwnika, który jest bardzo przebiegły, bardzo inteligentny i mający wszelkie narzędzia ku temu, aby w końcu okiełznać ludzi jako takich. Od początku zawsze my byliśmy celem. Natomiast to, co jest istotne, to to, że oni muszą przestrzegać prawa naturalnego. A ono mówi, że musimy opierać się na wolnej woli. Dlatego też robią to w ten sposób, że manipulują nami w taki sposób, abyśmy my z własnej woli podejmowali decyzje i działania, które im sprzyjają, a nie nam samym. To tyle. Zwróćcie uwagę na otaczającą was rzeczywistość. Tak jak tam była mowa, nosimy telefony, korzystamy z komputerów, telewizji i wszelkiego rodzaju innej technologii, która może mieć na nas wpływ taki, jakiego sobie nawet nie wyobrażamy. Wpływa to na nasze zachowania w naszym najbliższym otoczeniu. Wpływa to na nasze decyzje odnośnie naszego życia i postępowania w naszym życiu. Może to wpływać na to, że jesteśmy ignorantami powszechnie, że się nie interesujemy, nie zbieramy wiedzy. I proste pytania, na przykład, dlaczego kobiety na przykład oglądają bardzo długo seriale? Pytanie, dlaczego to robią, nie? Dlaczego ciągle patrzymy się na smartfony? Dlaczego jesteśmy uzależnieni od komputerów i tak dalej? I dlaczego jesteśmy takimi nagle materialistami? Dlaczego nie widzimy, nie dostrzegamy innych możliwości, alternatyw w ogóle życia niż gonitwa za pieniędzmi? I ciągle rozmuchiwania swojego ego. To są właśnie środki ku temu, aby osiągnąć główny cel. A główny cel jest, od zawsze był ten sam, czyli w pełni ujarzmienie człowieka za pomocą w tym momencie sztucznej inteligencji. Sztuczna inteligencja ma być za naszym przyzwoleniem, pełnym przyzwoleniem, po prostu ma nami zawładnąć. A to jest koniec ludzkości, jaką znamy. To myślę, że od tego już nie będzie odwrotu nigdy. I martwią mnie trochę ludzie, których widzę,
w sklepie, na przykład, którzy nie widzą jakby związku z tym, że korzystają masowo z automatycznych kas, czy też nie widzą problemu w tym, że na lotnisku skanowane są ich palce, czy siatkówki oka, czy jakieś dokumenty. Nie widzą w tym żadnego zagrożenia. Już pomijam portale społecznościowe, czy też inne środki przekazu. Jakby nie potrafią, oczywiście mówię potocznie, jako masy ludzi, nie potrafią jakby tego zauważyć, że to może mieć ścisły związek z tym głównym celem, w imię wygody. Nie? Tak to wygląda. No dobrze, podsumowując już ostatecznie, w opisie filmu będziecie mogli zobaczyć krótkie opisy tych patentów, które przeczytałem, link do tego bloga, który wam też przeczytałem. Będzie też link do filmu na CDA pod tytułem Videodrome. To jest film z 1983 roku. Ja jeszcze go nie widziałem, zamierzam go obejrzeć, bo jestem bardzo ciekawy. No i cóż, i będzie też link do tej strony Wayback Machine, czyli do tego archiwum stron internetowych, gdyby ktoś chciał czegoś sobie poszukać lub zgłębić ten konkretny temat, warto to zrobić. Polecam też wam materiał Trinity, która zrobiła, przeczytała artykuł właśnie dotyczący również tego samego tematu, czyli kontrolą umysłu poprzez ekrany, monitorów i tak dalej. Znajdziecie to w playliście AI i technologie. To, co mogę to wam jeszcze polecić, to obejrzałem ostatnio serial Black Mirror, czyli Czarne Lustro. To są, na CDA są dwa sezony, akurat tych sezonów jest więcej, a na CDA są dwa. Pierwszy składa się z trzech odcinków, drugi z czterech. Każdy z odcinków jest osobnym filmem o osobnej fabule, ale są poświęcone sztucznej inteligencji i tragicznych skutkach jej wprowadzenia. Także serdecznie polecam. No może pierwszy odcinek pierwszego sezonu jest najsłabszy z tego wszystkiego, ale później zaczyna się bardzo fajna jazda i bardzo serdecznie polecam. Także pozdrawiam was serdecznie, zapraszam do oglądania do oglądania naszych wszystkich materiałów i co. Do zobaczenia. Ja już zajmuję się w tym momencie nowym tematem. Niedługo powrócę do was z nowym materiałem. Do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć. Przypominamy również, iż akcja Wracam do zdrowia nadal trwa. Dysponujemy potężną biologiczną i naturalną technologią do holistycznej odbudowy organizmu. A ty, kiedy ostatnio czułeś się jak dziecko, wyspany, w pełni cudownej życiowej energii? Pamiętaj, zdrowie to tylko kwestia twojej decyzji. Narzędzie już mamy. Zapisy na bezpłatne konsultacje prosimy kierować na adres mailowy odbudowawspomaganie@gmail.com, podając swój numer telefonu oraz miejscowość. Do zobaczenia!